Witajcie w naszej niezwykłej podróży przez najważniejszą księgę w dziejach ludzkości. Nazywam się ksiądz Przemysław Krakowczyk, a to jest 166. odcinek naszego codziennego podcastu Biblia w rok. Na początku naszego spotkania pomódlmy się słowami psalmu 106, wersety od 1 do 18. Alleluja! Chwalcie Pana, bo jest dobry, bo Jego łaska na wieki. Któż zdoła opowiedzieć dzieła potęgi Pana, wypowie wszystkie Jego pochwały? Szczęśliwi, którzy przestrzegają przykazań, w każdym czasie czynią to, co sprawiedliwe. Pamiętaj o nas, Panie, gdy masz upodobanie w swym ludzie. Przyjdź nam z pomocą, abyśmy ujrzeli szczęście Twych wybranych, radowali się radością Twojego ludu, chlubili się razem z Twoim dziedzictwem. Zgrzeszyliśmy, jak nasi przodkowie. Popełniliśmy nieprawość, żyliśmy występnie. Ojcowie nasi w Egipcie nie pojęli Twych cudów, nie pamiętali ogromu łask Twoich, lecz zbuntowali się przeciw Najwyższemu nad Morzem Czerwonym. Ale ocalił ich przez wzgląd na swe imię, aby objawić swoją potęgę. Zgromił Morze Czerwone i Wyschło, i poprowadził ich przez fale jakby przez pustynię. I ocalił ich z ręki ciemięscy, i z ręki przeciwnika uwolnił. Wody pokryły ich wrogów. Ani jeden z nich nie pozostał. Słowom więc jego uwierzyli i jemu śpiewali pochwały. Szybko o dziełach jego zapomnieli. Na jego radę nie czekali. Pałali rządzą na pustyni. Na próbę wystawiali Boga na odludziu. Uczynił zadość ich żądaniu, lecz zesłał na nich zarazę. Zazdrościli Mojżeszowi w obozie, a Aaronowi świętemu pańskiemu. Otwarła się ziemia i połknęła Datana, i nakryła zgraje Abirama. I ogień zapłonął przeciw ich zgrai. I płomień spalił bezecnych. Druga księga Kronik w rozdziałach od 25 do 27 opisuje rządy królów Judy, Amazjasza, Uzjasza i Jotama. 25 lat miał Amazjasz w chwili objęcia rządów, a panował w Jerozolimie 29 lat. Matka jego miała na imię Joaddan i była z Jerozolimy. On czynił to, co jest słuszne w oczach pańskich, ale nieszczerym sercem. Skoro tylko umocnił władzę królewską w swoim ręku, zabił tych spośród sług swoich, którzy zabili jego ojca króla. Lecz nie skazał na śmierć ich synów zgodnie z tym, co jest napisane w Księdze Prawa Mojżeszowego, gdzie Pan przykazał. Ojcowie nie poniosą śmierci za winy synów, ani synowie za winy swych ojców. Każdy umrze za swój własny grzech. Zgromadził potem Amazjasz mieszkańców Judy i podzielił ich według grodów, dając im tysiączników i setników dla całego Judy i Benjamina. Dokonał następnie ich spisu od dwudziestu lat wzwyż. Znalazł wtedy trzysta tysięcy mężów wyborowych zdolnych do walki, uzbrojonych w dzidy i tarcze. Najął następnie z Izraela sto tysięcy dzielnych wojowników za sto talentów srebra. Przyszedł wówczas do niego mąż Boży, mówiąc – Królu, niech nie wyrusza z Tobą wojsko Izraela, bo Pan nie jest z Izraelem ani z żadnym z synów Efraima. Jeśli ono przyjdzie, Ty możesz być dzielny w walce, a Bóg i tak Cię osłabi wobec wroga – albowiem u Boga jest siła, aby pomóc i aby obalić. Amazjasz zapytał męża Bożego, a co zrobić ze stu talentami srebra, które dałem oddziałowi wojowników z Izraela? Mąż Boży odpowiedział, Pan ma więcej do dania Tobie niż to. Zwolnił więc Amazjasz oddział, który do niego przybył z Efraima, aby wrócili na swoje miejsce. Oni jednak bardzo się rozgniewali na Judę, i powrócili do ojczyzny pałając gniewem. Amazjasz wzmocniwszy się, wyruszył na czele swego wojska do Doliny Soli, gdzie pobił dziesięć tysięcy synów Seiru, a dziesięć tysięcy żywych uprowadzili synowie Judy. Wprowadzili ich potem na szczyt skały i strącili ze szczytu skały, tak iż się wszyscy porozbijali. A żołnierze oddziału, który Amazjasz wycofał ze swej wyprawy na wojnę, rozeszli się po miastach judzkich, od Samarii aż po Bethoron, zabijając trzy tysiące ludzi i zabierając wielki łup. Kiedy po rozbiciu Edomitów wrócił Amazjasz, wprowadził bogów synów Seiru i ustanowił ich bogami dla siebie, oddając im pokłon i paląc kadzidło. Zapłonął wtedy gniew pana na Amazjasza i wysłał on do niego proroka, który mu powiedział, Dlaczego szukałeś bogów tego ludu, którzy nie uratowali ich narodu z Twojej ręki? Kiedy on to do niego mówił, powiedział mu król Czy ustanowiliśmy Cię doradcą króla? Przestań, po cóż mają Cię uderzyć? Prorok zaprzestał i zawołał. Wiem, że Bóg powziął zamiar by Cię zgubić, ponieważ to uczyniłeś i nie usłuchałeś mojej rady. Wtedy Amazjasz, król judzki, naradził się i wysłał posłów do Joasza, syna Joahaza syna Jechu króla izraelskiego, ze słowami Przyjdź, a zmierzymy się zbrojnie. Joasz zaś, król izraelski, przekazał Amazjaszowi, królowi judzkiemu, taką odpowiedź Cierń na Libanie przesłał Cedrowi na Libanie taką prośbę Daj córkę swoją mojemu synowi za żonę. Lecz dziki zwierz, który jest na Libanie, przebiegł i rozdeptał cierń. Mówisz sobie, oto pobiłem zupełnie Edom, skutkiem czego Twoje serce uniosło się pychą, by się chwalić. Pozostań teraz w swoim domu. Dlaczego masz się narażać na nieszczęście i masz upaść, ty, a razem z tobą i juda? Lecz Amazjasz nie usłuchał go, co było z rządzeniem Boga, który chciał ich wydać w ręce Joasza za to, że szukali bogów Edomu. Wyruszył więc Joasz, król izraelski, i zmierzyli się zbrojnie, on i Amazjasz, król judzki, w Bet-Szemesz, które należy do Judy. Juda został pobity przez Izraela i uciekł każdy do swego namiotu. Amazjasza zaś, króla judzkiego, syna Joasza, syna Joachaza, Pochwycił w Bet-Szemesz Joasz, król izraelski, i zaprowadził go do Jerozolimy. Zrobił wyłom w murze Jerozolimy od bramy Efraima aż do bramy Węgła na czterysta łokci. Zabrał też całe złoto i srebro, wszystkie przedmioty, które znajdowały się w Świątyni Bożej u Obed-Edoma i w skarbcach Pałacu Królewskiego oraz zakładników i wrócił do Samarii. Amazjasz, syn Joasza, król judzki, żył jeszcze piętnaście lat po śmierci Joasza, syna Joachaza, króla izraelskiego. A czyż pozostałe dzieje Amazjasza, od pierwszych do ostatnich, nie są opisane w księdze królów Judy i Izraela? Od czasu, kiedy Amazjasz opuścił pana, uknuto przeciw niemu spisek w Jerozolimie. Uciekł więc do Lakisz. Urządzono za nim pościg do Lakisz i tam go zabito. Przywieziono go końmi i pochowano z jego przodkami w mieście Dawidowym. Cały naród Judy wziął Ozjasza, który miał wtedy 16 lat i uczynił go królem w miejsce jego ojca Amazjasza. To on obwarował Elat i przywrócił go Judzie, kiedy król spoczął ze swymi przodkami. W chwili objęcia rządów Ozjasz miał 16 lat, a panował 52 lata w Jerozolimie. Matka jego miała na imię Jekolia i była z Jerozolimy. Czynił on to, co jest słuszne w oczach pańskich we wszystkim, tak jak czynił jego Ojciec Amazjasz. Dopóki żył Zachariasz, który go uczył bojaźni Bożej, szukał on Pana, a jak długo szukał Pana, Bóg mu szczęścił. Wyruszył wówczas, by walczyć z filistynami. Zrobił wyłomy w murach gat, Jabne i Ażdodu, a odbudował miasta w okolicy Ażdodu i w kraju Filistynów. Wspomagał go Bóg przeciwko Filistynom i przeciwko Arabom mieszkającym w gór Baal i przeciwko Meunitom. Także i Ammonici płacili daninę Ozjaszowi. Sława jego imienia doszła aż do wejścia do Egiptu, bo stał się on bardzo potężny. Wybudował też Ozjasz baszty w Jerozolimie nad bramą węgła, nad bramą doliny, nad narożnikiem i umocnił je. Wybudował również wieże w pustyni i wykopał liczne cysterny, ponieważ posiadał wiele bydła na Szefeli i na Płaskowyżu, a także rolników i uprawiających winnice na wzgórzach i w ogrodach. Kochał się bowiem w uprawie ziemi. Ozjasz miał wojsko wyćwiczone do walki, gotowe do wyprawy w pole, podzielone na oddziały, obliczone przez pisarza Jejela i nadzorce Maasejasza pod rozkazami jednego z dowódców królewskich Hananiasza. Całkowita liczba naczelników rodów nad tymi dzielnymi wojownikami wynosiła 2600. Pod ich rozkazami było wojsko złożone z 37500 ludzi wyćwiczonych do walki, pełnych siły do tego, by wesprzeć króla przeciw wrogom. Ozjasz przygotował im, to jest całemu wojsku, tarcze, dzidy, hełmy, pancerze, łuki i kamienie do proc. W Jerozolimie polecił on zbudować machiny wojenne według pomysłu konstruktora, do umieszczenia na wieżach i narożnikach, celem ciskania strzał i wielkich kamieni. W ten sposób sława jego rozeszła się daleko, bo doznawał on naprawdę przedziwnej pomocy, aż stał się tak potężny. A kiedy stał się potężny, uniosło się jego serce, aż uległo zepsuciu. Wykroczył przeciw panu, bogu swemu. Wszedł bowiem do świątyni pańskiej, aby złożyć ofiarę kadzielną na ołtarzu kadzenia. Wszedł za nim kapłan Azariasz, a z nim osiemdziesięciu odważnych kapłanów pańskich. Powstali przeciw królowi Ozjaszowi i powiedzieli mu – Ozjaszu, nie do ciebie należy składanie ofiar kadzielnych panu, lecz do kapłanów. Są oni synami Aarona, na to poświęconymi, aby składać ofiary kadzielne. Wyjdź z miejsca świętego, bo się sprzeniewierzyłeś, i nie przyniesie ci to chwały u Pana. Wówczas Ozjasz zapałał gniewem, a w jego ręku była jeszcze kadzielnica. Gdy pałał gniewem na kapłanów, ukazał się na jego czole trąd wobec kapłanów w domu pańskim przed ołtarzem kadzenia. Najwyższy kapłan Azariasz i wszyscy inni kapłani zwrócili się do niego, a oto miał on trąd na czole. Natychmiast więc wypędzili go stamtąd. On sam nawet się śpieszył do wyjścia, bo dotknął go Pan. I pozostał król Ozjasz trędowaty aż do dnia swej śmierci. I mieszkał w domu odosobnienia, bo wykluczony został z domu pańskiego, podczas gdy Jotam, jego syn, zarządzał pałacem królewskim i sądził lud. Pozostałe zaś dzieje Ozjasza, pierwsze i ostatnie, są opisane przez proroka Izajasza, syna Amosa. I spoczął Ozjasz ze swymi przodkami. I pochowano go z jego przodkami na polu obok grobu królów. Mówiono bowiem, On był trędowaty. Syn jego Jotam został w jego miejsce królem. Jotam w chwili objęcia rządów miał 25 lat, a 16 lat panował w Jerozolimie. Matka jego córka Sadoka miała na imię Jerusza. Czynił on to, co jest słuszne w oczach pańskich i działał zupełnie tak, jak jego ojciec Ozjasz. Nie wtargnął jednak jak on do domu pańskiego. Ale lud nadal był zepsuty. On to zbudował bramę górną świątyni pańskiej i przeprowadził wiele prac przy murach Ofelu. Budował też miasta w górach judzkich, a w lasach wzniósł zamki i wieże. On to walczył z królem Ammonitów i zwyciężył go. W roku tym dali mu Ammonici sto talentów srebra, dziesięć tysięcy kor pszenicy i dziesięć tysięcy kor jęczmienia. Podobnie płacili mu ammonici także i w drugim, i w trzecim roku. Jotam wzrósł w potęgę, ponieważ utwierdził swoje drogi przed Panem, Bogiem swoim. Pozostałe zaś dzieje Jotama, wszystkie jego walki i przedsięwzięcia, opisane są w księdze królów Izraela i Judy. Dwadzieścia pięć lat miał, gdy został królem, a szesnaście lat panował w Jerozolimie. I spoczął Jotam ze swoimi przodkami, i pochowano go w mieście Dawidowym a jego syn Achas został w jego miejsce królem. W pierwszym liście do Koryntian w rozdziale 16 Święty Paweł udziela praktycznych wskazówek dotyczących zbiórek na rzecz ubogich w Jerozolimie, zalecając regularne odkładanie darów w każdą niedzielę, aby uniknąć zbierania funduszy podczas jego wizyty. Apostoł przekazuje również swoje plany podróży Wyraża troskę o braci w wierze, a także pozdrawia i zachęca wiernych do wytrwałości, miłości i wzajemnej troski, podkreślając, aby wszystko co czynią było przepełnione miłością. Jeżeli chodzi o zbiórkę, która się odbywa na rzecz świętych, zróbcie tak, jak poleciłem kościołom Galacji. Niechaj pierwszego dnia tygodnia każdy z was coś odłoży według tego, co uzna za właściwe, żeby nie zarządzać zbiórek dopiero wtedy, kiedy przybędę. Kiedy zaś się zjawię, pośle darwasz z listami do Jeruzalem, przez tych, których uznacie za godnych. A jeśli warto będzie, żebym i ja się udał, powędrują ze mną. Wstąpię do was, gdy będę wracał z Macedonii. Przez Macedonię bowiem przejdę tylko, u was zaś może zatrzymam się lub nawet przezimuję, żebyście mnie odprowadzili, dokądkolwiek wyruszę. Nie chciałbym bowiem tylko przelotnie was widzieć. Mam nadzieję pozostać z wami przez jakiś czas, jeśli pan pozwoli. W Efezie zostanę aż do pięćdziesiątnicy. Otwarła mi się bowiem wielka i obiecująca brama, a przeciwnicy są liczni. Jeśli by zaś przybył Tymoteusz. Baczcie, by nie obawiając się niczego, mógł wśród Was przebywać, albowiem podobnie jak ja trudzi się dla Pańskiego dzieła. Niech przeto nikt go nie lekceważy. Odprowadźcie go w pokoju, aby dotarł do mnie, gdyż czekam na niego z braćmi. Co do Apollosa, brata, to bardzo go prosiłem, żeby do Was przybył z braćmi, lecz w tej chwili nie okazał żadnej chęci. Przybędzie, kiedy się nadarzy sposobność. Czuwajcie, trwajcie mocno w wierze, bądźcie mężni i umacniajcie się. Wszystkie wasze sprawy niech się dokonują w miłości. Napominam was, bracia, znacie dom Stefanasa jako ten, który stanowi pierwociny Achai i który się poświęcił na służbę świętym. Żebyście takim zawsze byli posłuszni. Podobnie jak każdemu, kto współpracuje i współtrudzi się z wami. Raduję się obecnością Stefanasa, Fortunata i Achaika, gdyż zastąpili mi obecność waszą. Pokrzepili bowiem i mojego i waszego ducha. Przyjmijcie ich jako takich. Pozdrawiają was kościoły Azji. Pozdrawiają was serdecznie w Panu Akwila i Pryscylla, razem ze zbierającym się w ich domu kościołem. Pozdrawiają was wszyscy bracia. Pozdrówcie się wzajemnie pocałunkiem świętym. Pozdrowienie ręką moją, Pawłową. Jeżeli ktoś nie kocha Pana, niech będzie wyklęty. Marana ta, łaska Pana Jezusa, niech będzie z wami. Miłość moja z wami wszystkimi w Chrystusie Jezusie. Dziękuję za uwagę i zapraszam na jutrzejszy odcinek podcastu Biblia w rok do usłyszenia.